Witam Na forexistrader.com jest 15 sierpnia, godzina 10:16. Patrzymy na wykresy 4-godzinne. Na euro-dolarze nie wygląda to w ogóle specjalnie, jako żebyśmy się zainteresowali tym wykresem, czyli średnim trendem. Na funcie, według mojej definicji trendu, już wcześniej trend się odwrócił na wzrostowy i aktualnie przygotowuje się do wybicia w górę, przynajmniej w zgodzie z tym krótkim trendem czy średnim, który następuje w tym momencie, ale ogólnie zachowanie też nie jest jakieś bardzo atrakcyjne. Natomiast najbardziej ciekawa sytuacja występuje aktualnie na S&P 500. Na wykresie dziennym bardzo interesujące, negacja poziomu Fibonacciego, co na akcjach może być w miarę istotne, natomiast z pewnością jest tu ważne wsparcie opór i ważne cienie, tutaj kolejny cień, typowe przygotowanie się do strzału do góry, tylko tu już mamy agresywne dosyć podejście do góry, także też bym uważał z tym, tym bardziej, że dalsza analiza proszę zwrócić uwagę. Tutaj na 4-godzinnym wykresie też mamy atrakcyjne cienie, wzrosty i wszystko wygląda bardzo ładnie, tylko wykres zatrzymał się na poziomie właśnie wybicia się, czyli tego breakouta do góry, a na wykresie jednogodzinnym wygląda to w ten sposób, że wykres stoi tutaj, w tej strefie. Więc pytanie, gdzie są ci kupujący, tak? Skoro wykres stoi tutaj wiele godzin, od piątku poprzez poniedziałek, jak na razie, zobaczymy, jak otworzy się giełda w Stanach dzisiaj o 15:30. No ale na razie nie wygląda to jakoś zachęcająco, tak? Nie ma po prostu kupujących chętnych. A jak oni się skończą, a byli tak naprawdę tutaj, proszę zwrócić uwagę, mocni kupujący, średni kupujący, słabi kupujący, tak? Także, żeby nie wydarzyło się to, co mówiłem wcześniej, że wykres wyjdzie do góry, troszeczkę strzeli i agresywnie załamie się w dół, czy też ruszy więcej do góry po to, żeby się złamać wcześniej. O tym mówiłem w analizach wcześniejszych. Mogą Państwo sobie otworzyć wcześniejszą analizę, gdzie wspominałem o tym, dlaczego tak myślę, ze względu na wykresy dzienne sprzed 2-3 lat, korekty tak dalej, zejścia tego ostatniego dużego, że jest to potężne zejście, a ta fala nie zawiera w sobie tak naprawdę okoliczności, które mógłbym nazwać jako te stuprocentowe sprawy, które mówią nam o tym, że trend się odwraca. Także byłbym po prostu bardzo ostrożny. Trend nam pokaże później, czy się odwrócił mocnymi ruchami. Jeżeli będzie akcentował dalsze wybicia, małe cofnięcia i agresywne ruchy, to znaczy, że rzeczywiście jesteśmy w trendzie wzrostowym znowu. Natomiast jeżeli będzie to taka mieszanka z wytracaniem się impetu kupujących, to prawdopodobnie kurs ma szansę załamać się. Na wykresach 30-minutowych euro-dolar rośnie niewyraźnie, nie ma tu całkowicie nic specjalnego. Na wykresie 30-minutowym funta widzimy bardzo charakterystyczny prostokąt, z którego może dojść do jakiegoś wybicia, szczególnie że funt broni się na tym poziomie, odwraca do góry agresywnie. Im więcej go testuje od dołu, tym lepiej dla nas, możliwe, że wyrwie się do góry. Natomiast jak jest za długi ten prostokąt, to też niedobrze, bo wytraca się ten trend, który ustanowił się wcześniej tutaj na 30-minutowym wykresie. Także im krótszy ten prostokącik, w sumie tym lepiej. On ma aktualnie małą czy średnią długość, natomiast jeszcze trochę się wydłuży i będzie już po prostu zbyt długi do efektywnego wybicia się na pozycje długie. Więcej tego typu spraw omawiamy na Forex szkoleniach online i w pozostałych również bezpłatnych analizach Forex. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam.